Witajcie. Tak. Wiem, że pewnie wolelibyście kolejne humorystyczne opowiadanie niż kolejne smędzenie o COVID-19 maseczkach, ale ostatnio ten temat za bardzo mnie nurtuje, że mógł o tym nie pogadać. Zwłaszcza, że z jednej strony czuję ku temu pewne przyzwolenie, a może wręcz błogosławieństwo ze strony kogoś, kto w pewnym sensie jest YouTube'owym autorytetem w zakresie naukowego podejścia, a z drugiej złość na kogoś. Kto dla wielu jest na tej platformie autorytetem, i mimo że mówi, że on tylko poddaje wszystko analizie logicznej, to i tak wiele osób potem przyjmuje jego opinię za prawdę objawioną, a nie zawsze są one słuszne. Pierwszą osobą jest Dawid Myśliwiec, prowadzący kanał wyłącznie naukowy Bełkot i drugi kanał podobnie Bełkotliwy, ale jakiś taki bardziej ostrzegawczy chyba. A kim jest osoba numer dwa? Kanał, który prowadzi, nazywa się Prezentacja. A sam prowadzący to Krzysztof Woźniak, znany bardziej jako autor. Ale zanim zacznę właściwy temat, najpierw chciałbym poruszyć inny, szalenie ważny w tym kontekście. I w zasadzie mam pewną postać, która mogłaby o nim opowiedzieć, czyli bohatera opowiadania Wojna Idei, którego imię znają go uważni widzowie, bo w samym tekście ono nie pada. Ale uważam, że jak powiem o tym bezpośrednio, a nie przez usta wykreowanej postaci. To wybrzmi to lepiej. Nie to, że uważam, że sama mam większy autorytet, ale postać faktycznie istniejąca przemawia dobitniej niż fikcyjna. A tematem, od którego chciałbym zacząć, jest tak zwana metoda naukowa, która jest powszechnie źle rozumiana. Ale wiecie co? Zanim coś powiem, zacytuję człowieka o wiele mądrzejszego ode mnie, a dokładnie doktora Andrzeja Dragana. Cytat pochodzi z jego książki Kwantechizm czyli klatka na ludzi. Wydawnictwa Fabuła Fraza, strony 13 i 14. Tak właśnie działa metoda naukowa. Nie poprzez udowadnianie czegokolwiek, bo tego się przecież nie da, ale przez nieustające próby podważenia tego, co aktualnie wiemy o świecie. Tak zwane fundamentalne prawa fizyki to po prostu zbiór twierdzeń, które póki co nie zostały empirycznie podważone. Fizycy wcale w owe prawa nie wierzą, lecz przyjmują je do wiadomości, jako tymczasowy model rzeczywistości zgodny z dotychczasowymi obserwacjami. Niczego nie możemy być pewni stuprocentowo. Niektóre znane prawa przyrody wydają się bardziej prawdopodobne od innych, część z nich obowiązuje tylko w pewnym zakresie zjawisk, poza którym ulegają one załamaniu, jeszcze inne są tylko pewnymi przybliżeniami. Jest tu spora różnorodność. Tym bardziej pod karą smoły i pierza powinno się zabronić używania absurdalnego określenia udowodnić naukowo które jest nie tylko zwykłym oksymoronem, ale bezczelnym zaprzeczeniem samej idei nauki. Nauka niczego nie udowadnia, a jedynie bada konsekwencje hipotez, które dotąd nie zostały przez nikogo skutecznie podważone, ale jeśli zostałyby, to się nikt nie obraża, tylko wszyscy zaczynają szukać od nowa. Zapewne już z tego fragmentu wyciągnęliście słuszny wniosek, że najważniejszą zasadą metody naukowej jest weryfikowanie wniosków i wyciąganie nowych. Bez oporu porzucając poprzednie, które okazałyby się błędne lub przynajmniej nie w pełni słuszne. Tak samo nauka zachowuje się w przypadku starych odkryć i tu przykładem jest chociażby obowiązujący przez prawie 2000 lat model układu słonecznego, oparty na teorii geocentrycznej opracowanej w IV wieku przed naszą erą przez Eudoksosa, a zaktualizowanej dopiero w wieku XVI przez Kopernika. Pomijam temat, w jakich bólach się to stało, ale można przyjąć, że od XVII wieku już teoria heliocentryczna obowiązuje i jest uznawana za najlepiej opisującą otaczającą nas rzeczywistość. Ale przede wszystkim ciągłej weryfikacji i modyfikacji podlegają odkrycia najnowsze. Tu nowe fakty ukazują się dosłownie z dnia na dzień i w takim właśnie tempie zmienią się też modele otaczającej nas rzeczywistości. Zwłaszcza jak temat jest bardzo ważny i głośny i pracuje nad nim nie kilku naukowców gdzieś w garażu, a tysiące czy nawet miliony. Profesjonalnych laboratoriach. I taką właśnie sytuację mamy z SARS-CoV-2, który jest nowym wirusem i dowiadujemy się o nim nowych faktów praktycznie codziennie. Kiedy już mamy ten wstęp za sobą i rozumiemy, jak działa metoda naukowa i dlaczego nie daje nigdy pewnych i ostatecznych odpowiedzi, możemy przejść do mięska czyli tego, co mnie totalnie wkurwiło w przekazie atora. Bo już kilkakrotnie słyszałem jego argumenty w ustach ludzi racjonalizującym sobie innym to, dlaczego akurat oni nie muszą nosić maseczek. I określenie, które właśnie na kanale wideo prezentację usłyszałem po raz pierwszy. Czyli maseczki antymandatowe. A co dokładnie składa się na ten przekaz, który doprowadza mnie do białej gorączki i do wcale niespowodowanej zarażeniem? Ator powołuje się na to, że nasz minister zdrowia Łukasz Szumowski w wywiadzie dla RMF-u w lutym twierdził. Że nie rozumie, po co ludzie noszą maseczki, co w swoją drogą było nieco wyrywane z kontekstu, ale niech mu będzie. Ciut szersza wypowiedź, którą zacytuję za portalem RMF24, link w opisie, brzmiała tak. Maseczki nie pomagają, nie zabezpieczają przed wirusem, nie zabezpieczają przed zachorowaniem, dodał. Kiedyś w Chinach i całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu i pewnej kultury, która tam jest. WHO nie zaleca, eksperci nie zalecają, podkreślił. Naprawdę się przejmujemy koronawirusem. Grypę znamy, to jest różnica. Ryzyko śmierci jest podobne do grypy, owszem, tylko koronawirusa tego konkretnie my nie znamy jeszcze, tłumaczył Szumowski. No i teraz w kontekście tego, że obecnie mamy zalecenie czy wręcz nakaz nożenia maseczek, nie wchodząc w zbytnie szczegóły prawne, musi to zdanie Matora oznaczać, że pan Szumowski mylił się co najmniej w jednym z tych przypadków. Albo w lutym, albo w kwietniu, od kiedy chodzimy z zakrytymi ustami. Tymczasem to zupełnie nie tak. Między lutym, gdy nastąpił lockdown i jako prewencja pandemii kazano nam siedzieć w domach i bez potrzeby ich nie opuszczać, wtedy można było co prawda zobaczyć filmy z Chin, gdzie wszyscy chodzili w maseczkach, ale na tych samych filmach widać było ciągłe pomiary temperatur, cysterny środków dezynfekujących, spryskujące wszystkie chodniki, place, elewacje budynków, windy, klatki schodowe i totalnie pożółkłe trawniki które od tych środków po prostu wymarły. W Polsce nie dezynfekowano wszystkiego na taką skalę, bo nie jesteśmy reżimem komunistycznym i nie dało się nas do tego zmusić, więc dla bezpieczeństwa sami musieliśmy często myć ręce i używać rękawiczek jednorazowych, a przede wszystkim po prostu się izolować, żeby na wirusa się nie narażać. Wtedy noszenie maseczek ochronnych, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, naprawdę nie miało sensu. Tak mówiły wszystkie badania i ekspertyzy WHO, a minister Szumowski tylko powtórzył, jakie są fakty na ich podstawie. Potem jednak zostało przeprowadzone inne badanie. Eksperyment polegający na tym, że specjalnymi kamerami nakręcono, jak i gdzie rozpraszają się cząsteczki wirusa w powietrzu z nosa już człowieka, kiedy te są odsłonięte oraz w momencie zasłonięcia maseczką ochronną, czy nawet zwykłym kawałkiem bawoniane śmatki. Okazało się. Że co do ilości jest to zmniejszenie rzędu nawet 70%, natomiast najbardziej szokująca różnica dotyczyła odległości, bo ta spadła z 6 metrów do zaledwie 2. I zauważmy, co się stało po opublikowaniu tego badania. Nie tylko zalecenie donoszenia maseczek, ale też wypuszczenie nas z domów. Dlaczego? Bo okazało się, że istnieje bardzo prosty, wręcz banalny sposób na ograniczenie rozprzestrzeniania się zarazy zmniejszenie ilości materiału zakaźnego na powierzchniach i w powietrzu. Okazało się, że jeśli wszyscy będziemy zachowywać dystans i nosić maseczki, to w zasadzie możemy żyć mniej więcej normalnie. I rząd chwycił się tej myśli jak błogosławieństwa. Już nie musiał wybierać między życiem ludzkim a bankructwem kraju, i stopniowo zaczęto otwierać kolejne miejsca z zachowaniem tych dwóch czynników: obowiązkowych maseczek i dystansu dwóch metrów. Można było też zlikwidować wydzielone godziny dla seniorów, najbardziej narażonych na śmierć z powodu COVID-19. Tyle. Że to nie dlatego tak się dzieje, że zagrożenie minęło, czy choćby się zmniejszyło, po prostu w końcu dostaliśmy środki zaradcze, aby to było realnie możliwe, bez narażania wszystkich na nadmierne niebezpieczeństwo. Oczywiście dalej najlepiej byłoby się odcinać i siedzieć w domach, ale nie da się tego robić wiecznie. Natomiast wiecznie można z powodzeniem nosić maseczki. Jak uciążliwe by to nie było? Bo spójrzmy na to inaczej. Jeśli dzięki temu, że na naszym nosie i ustach znajduje się kawałek materiału, Choć jedna osoba, która mogłaby umrzeć, bo ekspansja wirusa byłaby trzy razy szersza i przy obecnych poluzowaniach ozostrzeń bez maseczek wręcz lawinowa, dzięki naszemu w zasadzie nie tak wielkiemu wysiłkowi, ta osoba przeżyje, to ja mogę nosić nie tylko maseczkę, ale nawet hełm Zwyczajnie zysk jest niespółmiernie wyższy od kosztu ale wróćmy do niesamowicie toksycznego przekazu Atora, robiącego z tego sprawę polityczną i twierdzącego, że nasz minister zdrowia choć raz musiał się pomylić. Kiedy już wiemy, jak działa metoda naukowa i jak wciąż dowiadujemy się nowych rzeczy o SARS-CoV-2, weryfikujemy i aktualizujemy wiedzę wcześniejszą oraz znamy kontekst wyśmiewania noszenia maseczek w lutym i obecne zalecenia do ich stosowania. Wierzę, że oglądają mnie inteligentni ludzie i już znacie odpowiedź, ale niech to padnie. Nie tylko pan Szumowski ma obecnie lepsze, pełniejsze dane i wie, że noszenie maseczek jest ważne, pod warunkiem, że noszą je absolutnie wszyscy, ale de facto nigdy się nie pomylił. Kontekst wypowiedzi z lutego jest nadal aktualny. I ja też, za panem ministrem, nie rozumiem ludzi noszących maseczki jako zabezpieczenie przed własnym zakażeniem. One nadal w tym kontekście nic nie dają. Zaradzić się możemy, czy to w maseczce, czy bez niej. Ale jak się już zarazimy, to w maseczce nie podarujemy tego cholerstwa innym ludziom. I patrzę teraz po objętości tego tekstu, że już w tym miejscu, zapewne przy nagrywaniu dojdę do około 10 minut, a w zakresie tego, co planowałem, to jest w zasadzie dopiero wstęp. Ale nie będę edytował ani skracał, bo to jest po prostu bardzo ważne. Zwłaszcza, że teksty. O mylącym się ministrze słyszę na kanale wideo prezentację do dziś dnia, choćby w materiale o Grecie Thunberg z 16 maja, czyli w chwili publikacji tego tekstu z wczoraj. I to jeszcze mówi, że jest to szkodliwe społecznie. Nie, to ty, Ator, jesteś szkodliwy społecznie i przestań to powtarzać, bo już jasna krew zalewa. Pisałem wiele komentarzy pod Twoimi filmami w tym temacie, wiele było lajkowanych nawet wysoko, ale jak widać, do Ciebie nie dotarły. Mam nadzieję, że choć ten materiał jakimś cudem wysłuchasz, a potem przeprosisz wszystkich za to, co narobiłeś. Sorki, że się uniosłem i prowadziłem wycieczkę personalną, no ale po prostu mnie nosi. Zwłaszcza, że słyszę od osób nienoszących mazeczki właśnie ten argument. I ma on być dowodem wręcz, że żadnej zarazy nie ma, nikt nie umiera, a rząd nie wie, czego chce. A de facto to miało być głównym przekazem tego materiału, jakie ludzie mają argumenty i dlaczego nie widzę w nich sensu. Ale kontekst tego, po co nosimy maseczki, nakreśliłem dość mocno i większość z tych argumentów pada pod naporem tylko tego jednego: że jeśli mają uratować choć jedno życie, to warto się męczyć. Choć to wcale nie jest takie upierdliwe, i skupię się tylko na tym jednym najważniejszym argumencie: że w tym się źle oddycha. W tle tego materiału widzicie moją nową maseczkę, która jest też odpowiedzią na clickbaitowy tytuł. Jest to maseczka sportowa, w której można nawet biegać i nie przeszkadza ona prawie w ogóle w oddychaniu. Dlaczego jest to możliwe? Otóż jest ona bardzo cienka, bo złożona tylko z jednej warstwy dzianiny. Tak, dzianiny, nie tkaniny. Czyli często zawiera mniej warstw w samej osnowie, a do tego jest bardzo elastyczna, w odróżnieniu od tkaniny złożonej z osnowy i wątków przeplatanych prostopadle, tworząc dość sztywną strukturę. A najpopularniejsze maseczki wielokrotnego użytku to dwie warstwy tkaniny bawełnianej. Dlaczego tak się dzieje? Otóż bawełna ma dość grube włókna, przez to gęstość materiału jest za mała, aby jednowarstwowa maseczka spełniała swoją rolę. Tyle, że bawełna jest dość tania i powszechna. I dlatego właśnie ten materiał wybrały wszystkie szwalnie i pracownie krawieckie. Tyle, że materiał powszechny i tani nie zawsze jest najlepszy. W końcu nikt nie robi kamizelek kuloodpornych z drewna, ale z drogiego i rzadkiego kewlaru. Z czego więc powinna być wykonana dobra maseczka? Z czegoś, co ma możliwie wytrzymałe i cienkie nici? Moje z sztucznego, z poliestru, który charakteryzuje się tym, że można go rozciągać na bardzo cienką i bardzo długą, wręcz wielokilometrową nić. Która mimo to nie traci zbyt wiele na wytrzymałości. I z tak cienkich nici można wykonać tkaninę lub dzianinę o bardzo gęstej strukturze. To czyni ją bardziej nieprzepuszczalną, czyli jeszcze lepiej robi swoją robotę w powstrzymywaniu rozpowszechniania się wirusa, dzięki czemu wystarcza tylko jedna warstwa. Dodatkowo dość cienkiego materiału, więc oddycha się w tym świetnie. Zdecydowanie polecam. A tak swoją drogą istnieje jeszcze cieńsza nić i bardziej wytrzymała, ale raczej nikt z tego maseczki nie uszyje. A byłaby idealna, prawie niewyczuwalna, a chroniąca wręcz wybitnie dobrze? Oczywiście byłaby to maseczka z jedwabiu. Jednak tego się nie da produkować na masową skalę, wytwarzając nici syntetycznie i byłoby dość drogą zabawą. Niemniej, jak ktoś ma możliwość, to zachęcam do wykonania sobie takiej maseczki jedwabnej. Dalej, argument z alergii. No cóż, może nie jestem lekarzem alergologiem, ale z tego co wiem, katar i inne nieprzyjemności, które wywołuje alergia, spowodowane są pyłkami roślin dostającymi się do nosa. Jednym słowem, nie jest to argument przeciwko maseczce, ale za tym, żeby ją nosić o każdej porze dnia i nocy. O ile maseczka nie chroni przed drobnymi cząsteczkami rena wirusa, to przed o wiele większymi pyłkami już tak. I to w sposób doskonale skuteczny. Argument z astmy który, jak mniemam, jest wykorzystywany o wiele częściej niż faktycznie ta astma występuje? Owszem, tu się zgodzę, że ktoś może nie być w stanie nosić maseczki i nawet mu to lekarz zaleca. Ale problem jest innego typu. Jeśli taka osoba zachoruje na COVID-19, to nie ma wielkich szans na przeżycie. W końcu to choroba atakująca przede wszystkim układ oddechowy, który u niego jest w złym stanie. Pomijając, że istnieją maseczki, które praktycznie utrudniają oddychania, a wręcz są konstrukcje wojskowe, które nie tylko nie przeszkadzają w oddychaniu, ale nawet je wspomagają. Do tego, w odróżnieniu od bawełnianej szmatki, taka wojskowa maseczka potrafi też pochłaniać część cząsteczek wirusa, gdyż działa nie na zasadzie filtrów, a pochłaniaczy. I tu również przykładem, tym razem pozytywnym, byłby Ator. Ale nie wiem, czy znajdę fragment, w którym pokazują swoją maskę. Jeśli tak, to będzie w tym momencie widać to w tle. Bo Krzysiek ma problemy z układem oddechowym pojawiający się napadami kaszlu i zapewne mógłby zwalić brak maseczki na swój stan zdrowia, ale nie chcę ryzykować i jej nie nosić. A ostatecznie chory na astmę może nosić przyłbicę, która w oddychaniu nie przeszkodzi, a zasłoni nos i usta w wystarczającym stopniu. Niemniej, jak już mówiłem, faktycznie chorym przyznaje, że oni mogą chodzić bez maseczki, choć chodzenie w ogóle może być dla nich bardzo ryzykowne i zalecałbym mimo wszystko pozostawanie w domu. I na koniec wisienka na torcie. Argumenty z nieumiejętnego czytania nagłówków portali internetowych i niektórych gazet. Jeden z nich, który ukazał się 14 maja swoją drogą w SuperEkspresie, czyli już wiecie, jaki poziom jest na wejście. Tytuł brzmiał mniej więcej tak. Kiedy zdejmiemy maseczki, minister zapowiada luzowanie obostrzeń. I to wywiad z wiceministrem zdrowia Sławomirem Gomskim którym to reporter zasugerował mu, że kolejnym etapem luzowania obostrzeń pewnie będzie zdjęcie maseczek, a Gadomski w ogóle tego nie potwierdził. A wymijająco odpowiedział, że myślą nad tym tematem, dodał jeszcze, że nawet jeżeli tak będzie, to tylko w parkach, na skwerach i bulwarach, natomiast w przestrzeni publicznej może to dotyczyć tylko tych województw, gdzie jest bardzo mała liczba zachorowań. Dodał też, że absolutnie wykluczone jest, że zrezygnujemy z noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Niemniej sam nagłówek wystarczy niektórych do daleko idących wniosków, że nie będziemy nosić maseczek od 18 maja, bo wtedy jest kolejne luzowania obostrzeń, który dotyczy jednak otwarcia restauracji mu nie mówi nic o maseczkach, lub wręcz, że już nie musimy. Drugi artykuł to taki, który twierdzi, że zgodnie z ustawą nie można narzucić na ludzi noszenia maseczek i powołuje się na ustawę z 2004 roku o zagrożeniu epidemicznym, bo jak do tej pory jest ona obowiązująca. Nie było czasu spędzać setek godzin z prawnikami, przedyskutować tego w parlamencie, opracować, napisać, przepuścić przez proces legislacyjny itd. Jednym słowem, żadnej nowej ustawy nie ma. Mamy tylko obwieszczenia, komunikaty, rozporządzenia itd. Nie jestem prawnikiem i nie wiem na ile to ma moc, ale nawet jeśli nie ma, a wszystkie wystawione mandaty i kary są niezgodne z prawem, choć osobiście w to wątpię, to nadal pozostaje w mocy to, co powiedziałem na samym początku. Jeżeli noszenie maseczek ma uratować choć jedno życie, to warto i należy je nosić. Niezależnie od tego, czy nakazywane jest to zgodnie z prawem, czy wręcz temu prawu przeciwne. A potencjalnie tych żyć możemy w ten sposób uratować tysiące. Oj, mógłbym tak jeszcze gadać pewnie kilka godzin. Mógłbym prosić Was o wypowiedź, jak to jest z maseczek na brodzie lub pod nosem, bo ja tego kompletnie nie rozumiem. Testowałem, jest to strasznie niewygodne, bo nie tylko koszmarnie naciąga uszy, które w małym stopniu bolą mnie nawet przy tradycyjnym noszeniu maseczki, a do tego usztywnienie w postaci drucika w takim układzie zatyka mi albo dziurki w nosie, albo naciska tkawicę i de facto oddycha mi się jeszcze gorzej. Pomijając, że noszenie maseczki w nieodpowiedni sposób skutkuje takim samym mandatem, jak za jej brak. Ale gdzieś trzeba postawić kropkę. Komentujcie i oceniajcie. To bardzo ważne, żeby ten materiał poszedł dalej. Polecajcie go znajomym, udostępniajcie je na Facebooku, czy gdzie tam możecie. To może ktoś zacznie dzięki niemu nosić maseczkę uczciwie, a ktoś inny nie umrze z powodu jego głupiego uporu. Do usłyszenia.